dziś w kurierze. Żaden z naszych... Partnerem programu jest firma ProShooting. Witamy Państwa w dzisiejszym wydaniu Kuriera Snookerowego. Na wiadomości zaprasza Grzegorz Biernacki. Rozpoczynamy nadrobieniem zaległości. Połączmy się z Michaelem i Bertem, aby dowiedzieć się, jak poszło Polakom w eliminacjach do Main Touru, czyli turnieju Q-School. Jestem w Wigan. To właśnie tutaj odbyły się 3 turnieje kwalifikacyjne do Main Touru, znane pod nazwą Q-School. Żaden z naszych 3 reprezentantów nie uzyskał awansu. Dla Kuriera Snookerowego Michael i Bert. Nasi polscy snookerzyści ponownie podkreślają swoją dominację w Europie. Po ostatnim sukcesie Kacpra Filipiaka przyszedł czas na zdobycie Serbii, gdzie nasi polscy kadrowicze zdobyli aż 3 medale. W dniach 28 maja, 1 czerwca odbyły się 2 turnieje. W Mistrzostwach Europy w snookerze na 6 czerwonych bilach Paweł Rogoza wykręcił fantastyczny wynik, dochodząc aż do finału, w którym poległ dopiero w decydującej partii przeciwko Francuzowi, Alexisowi Calwertowi. Po drodze po tytuł wicemistrza Europy pokonał m.in. świetnych Irlandczyków, Johna Ferrella i Grega Casseya. Gdzie można było znaleźć Pawła po tym sukcesie? Proszę bardzo. W kolejnych zawodach o wynik dla reprezentacji Polski zadbał Michał Ebert, dochodząc do najlepszej 8 w International Open, m.in. odprawiając z turnieju biedaczynę Grega Casseya. Utytułowany Irlandczyk już po raz 3 z rzędu w europejskich turniejach odczuł polską siłę. W Dzień Dziecka, jednak bez żadnej taryfy ulgowej, rozpoczęła się rywalizacja drużynowa w 3 kategoriach. Kobiet, tutaj brązowy medal zdobyły dla nas Małgorzata Kłys-Sikorska w parze z Izabelą Łącką, Masters, oraz w kategorii mężczyzn, gdzie świetną grą popisali się Mateusz Baranowski, grający w parze z Tomkiem Skalskim. W półfinale pokonali, a jakże, drużynę Irlandii, w finale ulegając zespołowi z Malty, który stworzyli Duncan Benzina z legendarnym Tonym Drago. Dla Kuriera Snookerowego, prosto z Belgradu, Michajlo Ebertowicz. Adam Stefanów i Kacper Filipiak nie mogli wymarzyć sobie lepszego startu w sezonie. O szczegółach opowie nam Michael Ebert. W Wigan wypożyczyłem elektryczną hulajnogę i autostradą A61 pomknąłem prosto tutaj, pod Ponds Forge International Sports Center. To właśnie tutaj zostały rozegrane eliminacje do turnieju Riga Masters. Obaj nasi zawodowcy wygrali swoje mecze. Adam Stefanów pokonał 4-0 Michaela White'a, a Kacper Filipiak ograł Jao Shintonga na ostatniej różowej bili w decydującej partii. Ten sukces jest świetnym prognostykiem nie tylko na cały sezon, ale również na drużynowy Puchar Świata, który rozpoczyna się 24 czerwca w Chinach. Nasi zawodnicy w grupie zmierzą się z Chinami, Austrią, Niemcami i Tajlandią. Mecz z gospodarzami będą mogli Państwo zobaczyć na antenie Eurosportu na żywo w czwartek od godziny 7 rano. Serdecznie zapraszamy. Z Sheffield dla Kuriera Snookerowego Michael Ebert. W momencie, kiedy nagrywaliśmy ten materiał, nie mieliśmy aż tak szczegółowych danych. Teraz możemy sprostować. Wszystkie mecze Polaków zostaną pokazane na stole telewizyjnym. 3 z nich pokażemy w Eurosporcie, a pozostałe 2 w Eurosport Playerze. I tu niespodzianka, pierwszy raz w historii z polskim komentarzem. Na zakończenie mała zapowiedź wywiadu z Adamem Stefanowem, który już teraz możecie zobaczyć na naszym YouTube'owym kanale. Stefan. Miło Cię powitać w moim tutaj studiu. Bardzo dziękuję za zaproszenie do Twojej akademii. W tym wydaniu Kuriera Snookerowego to już wszystko. Za uwagę dziękuję. Grzegorz Biernacki.